Cześć, z tej strony Radek. Witam Was w pracowni projektów różnych. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki prosty haczyk. Można ich wykonać całkiem sporo. Bardzo dobra praktyka i ćwiczenie do różnych technik kowalskich. I bardzo się przydają takie haczyki w ogrodzie. Ja mam osobiście jeden taki, ale mam taki w samochodzie. Ułatwiają powieszenie niektórych zakupów, jak się wraca. Można mieć w garażu takie do powieszenia. Można użyć ich na ognisko, na biwaku, w warsztacie, w kuźni, gdziekolwiek, gdzie Wam wyobraźnia pozwoli. Będziemy wykonywać go z 6 mm pręta o długości 20 cm. W pierwszej kolejności będziemy potrzebowali zrobić z jednej strony stożek, który ma mniej więcej 3 cm długości. Zwykły szpic robimy. Później, bo robimy go najpierw z jednej i z drugiej strony, czyli robi się nam taki stożek, a później najpierw zaokrąglamy jego rogi, czyli robimy sześciokątny przekrój, a później staramy się zaokrąglić cały stożek. Robimy to jak i z jednej, jak i z drugiej strony. Później w następnym kroku zawijamy sobie końce. Robimy małe pętelki z jednej i z drugiej strony, z tym, że pamiętamy, że jedna pętelka musi być po przeciwnej stronie niż druga. Jak już będziemy mieli zawinięte nasze końcówki, to zawijamy wtedy na rog kowadła, albo jeżeli nie mamy kowadła z rogiem, to musimy sobie wykorzystać jakieś inne narzędzia. I robimy to i z jednej, i później jak robimy z drugiej, to wychodzi nam haczyk. Do zawinięcia tego, tak jak mówię, możemy wykorzystać róg. Jeżeli nie mamy rogu, możemy wykorzystać taką podstawkę. Jeżeli nie mamy, możemy wykorzystać taki pionowy stożek. Ewentualnie możemy wykorzystać sobie różne podstawki tego typu. Ta jest oczywiście większa, ale polega prosto na tym, że wkładamy tutaj pręt i go zaokrąglamy wokół tutaj, wykonując krzywiznę. Także ja Was zapraszam do filmu. Życzę miłego oglądania. Ja się dobrze bawiłem przy robieniu haczyków.